Nazywam się Ryszard Latecki. Ksywkę miałem w podziemiu Jacek. Jacek Olszewski się czasami przedstawiałem, jak dzwoniłem przez telefon, bo to, żeby te telefony w stanie wojennym uwiarygadniać, że one są takie prawdziwe, to jak się dzwoniło, to się przedstawiało. Ja się przedstawiałem nie Ryszard Latecki, tylko Jacek Olszewski. O, a z Nową się związałem właściwie od początku stanu wojennego i do końca, do 89 roku, a nawet jeszcze później trochę też po 89, bo Nowa jeszcze istniała. Ale tak naprawdę to w tej Nowej, byłem w Radzie Fundacji Nowej tam w latach 90, ale to już byłem jedną nogą. Tak naprawdę już się zajmowałem czym innym, gdzieś indziej byłem. Czyli właściwie cała wojna polsko-jaruzelska. No nie chcę powiedzieć, że od 13 grudnia, bo myślę, że to raczej był styczeń 82 roku, kiedy przypadkiem na ulicy spotkałem Janka Fryzjera, który przed wojną czy w okresie karnawału zajmował się kolportażem książek Nowej, załatwianiem papieru, ale również obcinaniem na gilotynie książek i stąd była jego ksywa Fryzjer. Ja go znałem z regionu Mazowsze, bo to może jeszcze sięgniemy chwilkę wcześniej. Otóż 1 listopada, w październiku 81 skończyłem studia na Politechnice Warszawskiej, Wydział Poligrafii i od 1 listopada poszedłem do pracy do regionu Mazowsze w charakterze zwykłego drukarza. Zatrudniłem się po prostu u Witka Uczywo jako operator maszyny Romajora. Nie wiem, klepałem papier, robiłem matrycę, drukowałem to, co tam się wtedy drukowało, a sporo się drukowało tutaj w regionie Mazowsze. Sporo różnych pozycji, tutaj na Mokotowskiej, niedaleko stąd. W tym regionie Mazowsze siłą rzeczy do 13 grudnia. 13 grudnia obudziłem się z rana wcześnie, jako że miałem takiego sąsiada za ścianą, za cienką ścianą, który trochę nie słyszał, ale był fanem słuchania porannego radia i w ogóle muzyki. Właśnie jeszcze cierpiał na bezsenność i tego ranka włączył radio o 6 rano i usłyszałem wtedy, że coś się dziwnego dzieje. To już nie wiem, czy Jaruzelskiego wtedy usłyszałem, już nie pamiętam, ale chyba Jaruzelskiego. To jego deklarację wojenną. Spakowałem się, wyszedłem z domu, bo stwierdziłem, że że trzeba gdzieś uciec, gdzieś się schować. I ukrywałem się tam przez parę dni, tydzień może. Nie wiem, tak dokładnie już nie pamiętam, ale ukrywałem się, zresztą okazało się, że niepotrzebnie, bo wcale bezpieka po mnie nie przyszła. Taka trochę sytuacja absurdalna. Monty Pythonem jakimś trąci, że facet ucieka przed policją, a policja ma go w dupie. Nie przyszli po mnie i wróciłem do domu, zacząłem mieszkać w domu. Nie wiem, czy to jest akurat istotne w kontekście Nowej, bo w poniedziałek, czyli 14 grudnia, byłem w Ursusie i tutaj też niedaleko tutaj w kościele na placu Zbawiciela spotykali się ludzie, którzy rozsypani, prawda? Utraciliśmy kontakty wszelkie. I tutaj przyszedłem na plac Zbawiciela tego kościoła, spotkałem drukarzy z Nowej, pojechaliśmy do Ursusa, bo tam strajk, żeby w tym strajku. Ale trafiliśmy do księdza na Słowiki, takiego księdza, który był związany jakoś z opozycją i z Ursusem. I on nas bardzo, bardzo namawiał, żebyśmy nie wchodzili do fabryki traktorów, do tego strajku dołączali, bo
No on mówił, że to już jest koniec tego strajku, że to nie ma sensu, że po co się wystawiać, kiedy możemy się przydać tutaj na ziemi. Znaczy, no nie za kratami. No. No i tak jakoś, później ten Janek Fryzjer, jakoś w grudniu go spotkałem na ulicy, a znałem go z regionu Mazowsza. On właśnie był związany z Nową i ten mój kontakt z Nową był trochę, no trochę przypadkowy, no spotkanie na ulicy, Janek Fryzjer, który znaliśmy się z tego, który natychmiast wykorzystał okazję, a ponieważ on miał w domu jeszcze całe mnóstwo książek przedwojennych, książek Nowej, pamiętam, że to był Zniewolony umysł Miłosza i wiersze prawie zebrane Barańczaka. No więc Janek mi wrzucił, natychmiast mi wrzucił do domu dwie walizy książek. No i po prostu wszyscy moi znajomi musieli ode mnie te książki kupować. No. Także krąg moich znajomych został zaopatrzony. A zresztą książki są doskonałe, więc spokojnie te książki wciskałem ludziom, namawiałem ich do kupna. To jest pierwszy kontakt. O. A później dalej to się toczyło, no. No ja nie wiem, chciałbym opowiedzieć, bo wydaje mi się, że takich opowieści o różnych drukarniach tam, to pewno Państwo tutaj dużo pozbierali. Ja też zresztą o wszystkich nie jestem w stanie opowiedzieć, o wszystkich ludziach, drukarniach, maszynach, no nie wiem. No, bo nasza grupa w latach 80. No, myśmy przerabiali ogromne ilości papieru. Ogromne. To ja nie wiem, to były wagony papieru. To były bardzo duże nakłady książek rzędu 2000 do 5, może nawet 7000. Książki, periodyki, ale takie grube periodyki, na przykład Krytyka, czy Praworządność, czy Wakat na przykład, o, miesięcznik, miesiąc, że wychodził taki gruby wakat w nakładzie około 2000 to szło. I no tego były ogromne ilości. To po prostu wydaje mi się, że że dzisiaj niewiele wydawnictw, no nie mówię o takich wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych, ale takich wydawnictwach znanych z pozycją na rynku, typu, nie wiem, Czarne WAB, no to dzisiaj właśnie przerabiają podobne ilości papieru, a nakłady książek podejrzewam, że mają niższe niż my wtedy robiliśmy. Także to było przedsięwzięcie ogromne, ogromna produkcja. Nie da się tego opowiedzieć, nie da się tego, wydaje mi się, spisać, czy opowiedzieć, czy w ogóle zebrać tego wszystkiego do kupy całej Nowej. No a gro tego, no bo była druga taka silna grupa związana z Grubym, z Andrzejem Górskim, no ale Andrzej siedział ciągle, no jego co i raz siedział i wtedy no, główna produkcja szła u nas, w naszej grupie. Robiliśmy też czasami Tygodnik Mazowsze, jak Tygodnik Mazowsze miał problemy z maszynami, czy jakieś, no z techniką. To nie była taka główna nasza działalność, jednak główna działalność to były książki. A to może tylko powiem, że jakaś, nie wiem, 1/3 nakładu, całego nakładu Tygodnika, to ona się mieściła w takiej torbie, 2-3 może takich torbach, i to wchodziło do bagażnika dużego Fiata. A nakład jednej książki, jednej wcale nie grubej książki, no to była półciężarówka. No. To nie, ja mówię, tylko chodzi mi o proporcje, jakby, że w gruncie rzeczy taki tygodnik, na przykład Tygodnik Mazowsze, no to był drobiazg przy tej naszej ogromnej produkcji. A ja chciałbym opowiedzieć o takim epizodzie, który myślę, że nie jest powszechnie znany, a jego warto przywołać, bo on jest związany ze śmiercią Emila Barchańskiego. To jest początek 82 roku. Tak jak mówiłem, ja wtedy miałem już kontakt z Jankiem Fryzjerem. Znaliśmy się z regionu, stąd ten kontakt się wziął. I z przypadkowego spotkania na ulicy. I
Janek fryzjer mnie zaprowadził do takiego mieszkania na Pradze, na rogu Kijowskiej i Targowej. W tym mieszkaniu, na którymś tam piętrze, 15 na przykład, była, nie wiem czy pierwsza, no bo Andrzej twierdzi, że to on był pierwszy, ale tam była drukarnia nowej, ewidentnie nowej, gdzie z ramki na powielaczu były drukowane listy z Białołęki Adama Michnika. No podejrzewam, że to musiał być luty na przykład, styczeń, luty, no najpóźniej marzec 82 roku. Ja tam nie drukowałem w tej drukarni z Jankiem, ponieważ Janek fryzjer miał swoje dojścia na kupowanie papieru w takim sklepie na ulicy Grzybowskiej. Za łapówkę, za wódę, za... Oczywiście za papier trzeba było zapłacić, ale niezależnie od tego coś tam wręczyć, no. Więc za łapówkę, za wódę załatwiał ten papier i farbę powielaczową też. Więc no, mieliśmy papier. Jakiś tam blisko tej Grzybowskiej znalazłem jakieś mieszkanie na magazyn tego papieru, żeby go nie przerzucać całego. Tylko był zresztą u córki takiego dziennikarza, który popełnił samobójstwo 13 grudnia. Nie, Zieleński. To ten magazyn był w bloku za żelazną bramą u jego córki. No i myśmy ładowali ten papier, powielaczowy papier, tam do tej produkcji, do tych listów z Białołęki. Takie wielkie torby z Jankiem. Wsiadaliśmy do tramwaju, kładliśmy tą torbę gdzieś. Odchodziliśmy na parę metrów kątem oka, tylko obserwując, co się dzieje. No bo jakby wpadła policja, to milicja wtedy jeszcze, czy inna, to nie nasze. No. To nie nasze. A samochodem jeszcze wtedy się nie dało wozić tego papieru, dlatego że na mostach były posterunki i wszystkie samochody były trzepane, taksówki również. No i tak, no i my tam dostarczaliśmy papier i w tym lokalu działały takie dwie osoby też, znaczy jedna związana z Nową na pewno, Marek Kisz, dziwna osoba, a druga osoba, Andrzej Omasta, którego ja poznałem w regionie Mazowsze. To był taki człowiek, który się kręcił w regionie Mazowsze, ze wszystkimi się przyjaźnił, taki no brat łata, w ogóle uśmiechnięty, przyjazny, no misio taki. No, nie wyglądał jak misio, ale taki, no tak. I ta drukarnia okazało się, że była prowokacją, że Andrzej Omasta, już teraz wiadomo, na pewno był nawet nie tyle wtyką, ile agentem, był pracownikiem bezpieki. On tą drukarnię założył po to, żeby skupić wokół siebie jakieś środowisko i no i później, no tak, no prowokacja, no, czysta prowokacja. Ja w tej drukarni nie drukowałem i ja nie wpadłem w tej drukarni, bo oczywiście to się skończyło wpadką. Nie wpadłem, zastanawiałem się dlaczego. Dlaczego akurat nie mnie i Janka, i nie Janka fryzjera to trafiło. No i to dopiero później się dowiedziałem o tym, że oni zaangażowali, chyba przez Janka fryzjera zaangażowali takich dwóch młodych chłopaków do tego drukowania. Drukowali z ramki z Białka. Dwóch takich młodych chłopaków, jednym z nich to był Emil właśnie Barchański. Oni po prostu wpaść tam, oni właśnie musieli, dlatego że oni się przyznali Omaście i Kiszowi do tego, że oni podpalili czy oblali czerwoną farbą pomnik Dzierżyńskiego. Był taki na początku wojny taki akt dywersji, wandalizmu, i który zresztą bardzo rozwścieczył policję, no bo to był jest plac Dzierżyńskiego, pomnik Dzierżyńskiego, to jest dzisiejszy Bankowy, a tuż obok jest przecież Pałac Mostowski, więc oni jakby pod ich oknami to zrobili. No więc krótko mówiąc, jak bezpieka tam wpadła do tej drukarni, to mieli dwa w jednym, bo mieli podpalaczy, wandali,
których święty pomnik zdemolowali, a poza tym mieli drukarnię, sukces drukarnię. No, ja myślę, że ja byłem po prostu w dalszej kolejności do odstrzału przewidywany przez Omastę, bo że ja miałem założyć jakąś swoją grupę. No tak, no. I dopiero wtedy. No tak, ale ta historia się kończy tragicznie, bo ci chłopcy, no szczególnie Emil Barchański, został straszliwie skatowany przez bezpiekę, przez milicję. A mimo to się nie... Bo, no, to byli tacy młodzi zawzięci, oni mieli po 16 lat ci chłopcy. No. Ja już miałem wtedy 20 par, nie wiem dokładnie ile. No ale no, nie miałem 16 lat. Więc oni byli strasznie go skatowali, tego chłopaka najpierw. Później go wypuścili, bo jednak jakiś prawnik, jakiś adwokat małolatów no, wyciągnął ich. No, mieli odpowiadać z wolnej stopy. No ale nie zdążył odpowiadać z wolnej stopy, bo któregoś dnia wyszedł na spacer z psem i no i wyłowiono jego ciało z Wisły, Emila. Czy to była drukarnia Nowej? Moim zdaniem była to drukarnia Nowej. To była Nowa. No, nazwisko, znaczy osoba Kiszak tutaj i wydaje mi się, że na tych matrycach, które... ja później widziałem te matryce, rozmawiałem z prokuratorem, który teraz prowadzi śledztwo w IPN-ie w sprawie Emila Barchańskiego. Wydaje mi się, że tam było logo Nowej, ale takiej stuprocentowej pewności to nie ma. A dalej, to ja mogę tak jeszcze 2 godziny, 2 dni, no nie, może pani, proszę mnie zapytać o coś konkretnego, no. Jakby podsumować właśnie tą, ile pan wydał pozycji książkowych, ile... gdzie były te drukarnie jakieś, po prostu, żeby... A myślałeś, że ja to wiem? Nie, to naprawdę to są dziesiątki książek przyszły przez moje ręce. Wśród nich są jakieś periodyki, wielokrotnie tam, no, wakat, no, tam, praworządność, krytyka, książki, seria poetycka, jedyne znaczki, które Nowa robiła. Bardzo zresztą ładna, bardzo fajna graficznie seria taka tych, to też czarno-czerwone, drukowane w dwóch kolorach z grafikami bodaj Bokiewicza. Takie fajne znaczki. No i różne tam gazety. No jakieś środowiskowe też, bo czasem zgłaszały się do nas jakieś środowiska, które no, nie miały własnej poligrafii. Na przykład środowisko lekarzy, pamiętam zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej, pamiętam pisemko jakiejś Politechniki, Solidarności Politechniki, jakichś hutników. No tak, no dużo, dużo. Na ten okres w życiu, czym dla pana była Nowa, drukowanie? No to było moje życie po prostu. No. Nie. A nie wrócił pan do drukowania, zajął się pan zupełnie czymś innym. Później? Znaczy, bo jeszcze może wrócę do tego, do tego, czym to było wtedy. No, komuna była po prostu tak nudna, że to... A tu się żyło, no. Ja tak naprawdę nie byłem jakoś jakby politycznie bardzo zaangażowany. Znaczy, no może już w stanie wojennym tak, no. Ale wcześniej nie. Natomiast no myśmy po prostu żyli, no. Żyli tym. Zresztą to się działo ciągle coś. Nie wiem, chlaliśmy WD, no. Jeździliśmy z tymi transportami, transportami papieru, tam wydruku, to, tam, no po prostu... No, tak, no. A w drugiej połowie lat, czy pod koniec lat 80., bo to jest taki paradoks, że wtedy, kiedy już było łatwiej, to znaczy były łagodniejsze wyroki, już ta bezpieka nas tak nie ścigała, nie prześladowała i ta milicja, no jakoś
no, czuło się, że jest łagodniej, to wbrew pozorom dla nas, dla podziemia było trudniej. Bo ludzie byli tak zmęczeni już tym wszystkim, że im się po prostu nie chciało już. No, coraz trudniej było znaleźć lokale na drukarnię, na magazyny, na ludzi do pracy, do kolportażu, no, odmawiali, bo byli po prostu zwyczajnie zmęczeni. Ja też byłem zmęczony. Koniec lat 80. to już właściwie no, kręciłem taką siłą rozpędu. No. To no po prostu stało się to moim życiem i jakby nic innego nie... No, oczywiście nie tylko to, ale mówię o jakimś życiu takim zawodowym, no. Że byłem zawodowym już po to na początku może nie, pierwsze miesiące może nie, ale po czasie już byłem zawodowym kontrrewolucjonistą, no. Żyłem z tego, zarabiałem pieniądze na tym, no. No to tak, no.